w którym, wiecie, ja popełniłam wiele błędów jako matka, to na 100%, tylko mogę wam opowiedzieć jakie. Natomiast cieszę się, że po wielu latach, kiedy już był w zasadzie prawie dorosły jakby, no, kiedy go poprosiłam, czy dołączyłby do piosenki, to on nie czuł, że to jest przypał i że nie wstydzi się z matką wyjść na scenę. I za to zawsze będę do końca życia wdzięczna, że no, to właśnie Mikołaj, jakby co, mamy taki jeden kawałeczek. Kasi Świetnik, weźmy cię ze sobą. Nie garb się, bo będziesz chodzić z kim? Do siebie masz, widzisz jak spotrzebiesz. W kogo ty się bawisz, to na pewno nie gra. Co z ciebie wybrasz się, bo byś nie gra. Pachosi czasu trepcze. On wlazł i ja widzę ten polewy i myślę sobie, wleść? Mówię, nie, nie, no zaraz się pewnie wywalę, tu gdzieś spadnę w tę przestrzeń. Poza tym to będzie głupio wyglądało, nigdy nie wchodziłam na kubiki przez 27 lat, więc... Ale trochę zazdrościłam. Aż żal, że na przedostatnim koncercie nie zdobyłam się na kubik. No ale co?
Wielkie mi halo. A, dobrze, teraz będzie najstarsza piosenka z tego takiej, z tej odsłony pozachajowej. To jest pierwsza. Wtedy, kiedy właśnie z Piotrkiem Banachem nagrywaliśmy tę piosenkę, to Mikołaj jeszcze mieszkał w kawalerce, tu. I, czyli jest naprawdę, no, pieśń ma 24 lata, no. Nie jest to podlotek. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.
piosenka z lat 80. z takich czasów, kiedy nawet ja była młoda. I wykonam ją wspólnie, no zobaczcie z kim. To jest hit, który moim zdaniem się nigdy nie zestarzał. Są takie piosenki, w szczególności moim zdaniem z tych dawnych lat, które każdy może je przerobić potem w następnych latach 2000, w kolejnych wiekach, one i tak będą zawsze znakomite. To jest jedna z nich.